Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem analiza matematyczna. Analiza matematyczna jest to dział bardzo lubiany przez młodzież na poziomie rozszerzonym. A to w głównej mierze dlatego, że to jest dział bardzo obliczeniowy. Na to spotkanie wybrałam zadania, oczywiście z arkuszy maturalnych, związane ze styczną do wykresu funkcji, obliczaniem granicy funkcji, czy też obliczaniem pochodnej i pochodnej funkcji w punkcie. A więc zapraszam do analizy tych zadań, które przygotowałam na tą lekcję. Zadanie numer 1 to jest zadanie z arkusza maturalnego maj 2019 rok. Zadanie 7 za 2 punkty. Punkt P o współrzędnych 10,2429 leży na paraboli o równaniu y równa się 2x kwadrat plus x plus 2219. Prosta o równaniu kierunkowym y równa się ax plus b jest styczna do tej paraboli w punkcie P. Oblicz współczynnik b. Tutaj w zadaniu jest mowa o tym, że mamy do czynienia ze styczną, więc zacznijmy od tego, że napiszemy sobie równanie stycznej. Otóż równanie stycznej wygląda tak. Y równa się f' od x0 razy x minus x0 dodać f od x0. To jest styczna do tutaj w tym wypadku do paraboli. I ze względu na to, że jest ta słowo właśnie styczna, to Ty musisz sobie to zlokalizować, że to jest właśnie zadanie z analizy matematycznej. Bo właśnie jak uczyłeś się analizy matematycznej, było tam pojęcie stycznej do wykresu jakiejś funkcji. No tu mamy akurat funkcję kwadratową. Co nam będzie potrzebne? Na pewno ten punkt styczności x0 tutaj i f od x0. Mamy gotowe, prawda? x0 i f od x0, czyli to mamy załatwione, to mamy załatwione. Brakuje nam tylko i wyłącznie pochodnej i to konkretnie pochodnej w punkcie. A więc zaczniemy od policzenia pochodnej, czyli liczymy sobie tutaj w tym wypadku y'. Możemy napisać f' od x, nie ma to znaczenia, pochodna. Ta dwójka idzie do przodu, czyli mamy 2 razy 2, 4. X dodać, pochodna z x to jest 1, pochodna z liczby stałej to jest 0. No i teraz potrzebujemy f', ale od x0, czyli u nas f', ale od naszej dziesiątki. To co to znaczy pochodna funkcji w punkcie? To znaczy, że za x postawiam dziesiątkę, czyli mam 4 razy 10 dodać 1, no to to się równa 41. No to skoro tak, to ja teraz już mogę napisać równanie, prawda? Podstawiając tutaj y, to się równa. Będę miała 41 razy x minus 10 i dodać f od x0, czyli 2429. No to wymnóżmy sobie, będziemy mieć 41x minus 410, dodać 2429. No doprowadźmy do takiej postaci, żeby właśnie było to ax plus b, żeby była ta postać kierunkowa, no nie? Czyli mamy 41x, dodać 2019. No i wniosek z tego, naszym poleceniem było wyznaczyć b. No to właśnie widzimy, że nasze B to jest po prostu 2019. I to jest odpowiedź do tego zadania, bo o to zostałam poproszona, żeby policzyć B. No to B właśnie tyle wynosi. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2019 rok. Zadanie 7 za 2 punkty. Dana jest funkcja f określona wzorem. F od x to się równa 25x kwadrat minus 9 i to jest podzielone przez x kwadrat plus 2 dla każdej liczby rzeczywistej x, czyli jednym słowem dziedziną tej funkcji są liczby rzeczywiste. Oblicz wartość f' od dziesiątki pochodnej tej funkcji dla argumentu 10. Czyli mamy tutaj na myśli właśnie pochodną funkcji w punkcie mówimy, albo mówimy ładnie pochodną funkcji dla argumentu konkretnie 10. No żeby w ogóle mówić o tym, że pochodna dla argumentu, to ja najpierw chcę policzyć w ogóle pochodną tej funkcji, czyli f' od x. Pamiętamy, że jeżeli mamy funkcję wymierną, to żeby policzyć pochodną, to liczymy to według odpowiedniego wzoru. I tak, tu mamy licznik, najpierw robimy pochodną z licznika, czyli dwójkę daję do przodu, będę miała 2 razy 25, czyli 50x, pochodna z tego 0, razy w dół x kwadrat plus 2.
odjąć teraz. Góra, czyli przepisuję górę bez zmian, tak jak ją widzimy, razy pochodna z dołu. Czyli pochodna tutaj z x kwadrat, no to jest 2x. Dwójeczkę dajemy do przodu, mamy 2x. Podzielone to wszystko jest przez mianownik i ten mianownik jest do kwadratu. No to to się równa, tu sobie powymnażajmy, czyli będziemy mieć tak 50x do trzeciej, dodać 100x minus i tu mamy 25x kwadrat razy 2x, to będziemy mieć 50x do trzeciej, minus razy minus da mi plus 18x podzielone przez x kwadrat plus 2 do kwadratu. To oczywiście dalej dziedziną tej pochodnej są liczby rzeczywiste, ale widzimy, że nam się tak to pięknie skróci. Będziemy mieć tutaj 118x podzielone przez x kwadrat plus 2 i to do kwadratu. Obliczyliśmy sobie pochodną tej funkcji. A teraz potrzebuję pochodną tej funkcji dla argumentu 10. Czyli ja po prostu nic innego nie robię, jak podstawiam za x-a dziesiątkę. Czyli będę miała tutaj 118 razy 10 podzielone przez 10 do kwadratu dodać 2 i to jeszcze do kwadratu. Czyli mamy tutaj 1180 podzielone przez, będę miała tutaj 102 do kwadratu. Możemy sobie wziąć kalkulator i oczywiście sobie to pomnożyć, czyli będziemy mieć 10404. Spróbujmy sobie to skrócić przez 4, to będziemy mieć w mianowniku 2601, a w liczniku jak podzielę przez 4, no to będziemy mieć 295. No i to jest właśnie nasz wynik. To jest pochodna funkcji dla argumentu 10. Tyle wynosi. Zadanie numer 3 to jest zadanie z arkusza maturalnego maj 2018. Zadanie czwarte za 1 punkt. Granica limes przy x zmierzającym do trójki z lewej strony z takiej funkcji minus x plus 2 podzielone przez x kwadrat minus 5x plus 6 jest równa. Odpowiedź A, minus nieskończoność. Odpowiedź B, minus 1. Odpowiedź C, 0. Odpowiedź D, plus nieskończoność. Tutaj właśnie jak mamy zmierzanie do liczby w tym wypadku z lewej strony, czyli granica jakby jednostronna, to pojawić się może problem z tym, że często mianownik w takich sytuacjach będzie zmierzał do zera. U nas jak ja za x-a podstawię trójeczkę do mianownika, wyjdzie 0. Tylko młodzież ma zawsze problem, czy 0 z plusem, czy 0 z minusem, bo to jest istotne w granicach. No bo wiadomo, że w liczniku zera tutaj nie będzie, jak podstawię trójkę. Dlatego co najlepiej zrobić? Najlepiej jest pomyśleć, czy czasem nie dałoby się lepiej zapisać czy to licznika, czy to mianownika, prawda? Pomyśleć nad tym, czy nie dałoby się lepiej. Otóż tak się składa, że w mianowniku mamy funkcję kwadratową x kwadrat minus 5x plus 6. Moglibyśmy zapisać to w postaci iloczynowej, ale do tego potrzebujemy miejsca zerowe, czyli policzmy sobie deltę. 25 będzie minus 24, to jest 1, a więc x1 to będzie minus b, czyli 5, minus 1 podzielone przez 2, czyli to będzie 4 przez 2, to jest 2 i x2 to będziemy mieć 6 przez 2, to jest 3. Czyli ja mogłabym to zapisać w takiej postaci, że będę miała x minus 2 razy x minus 3. No to skoro tak, to zobaczmy, jak tu podstawimy, co nam to da. Limes przy x zmierzający do trójki z minusem. I teraz u góry mogłabym wyciągnąć minusa przed nawias, dzięki czemu będę miała to samo, co w mianowniku, przynajmniej w kawałku, prawda? No i teraz będę chciała to skrócić, czyli moje x minus 2 i x minus 2 mi się skraca. I zapiszmy, co nam zostanie. Będziemy mieć limes przy x zmierzającym do trójki z minusem, u góry mam minus 1, podzielone przez x minus 3. Możemy zrobić jeszcze w ten sposób, że możemy sobie tutaj tego minusa jakby wsadzić do mianownika. Będzie nam się może lepiej na to patrzyło, żeby było u góry 1, a na dole jak wsadzimy tego minusa do mianownika, to będę miała 3 minus x. Bo to jest tak, jakby mianownik pomnożyła przez minus 1. No to będę miała 3 minus x. I teraz uwaga, ja teraz chcę tą liczbę w zasadzie x zmierza do trójki z minusem, jakby podstawić w to miejsce, oczywiście, że wyjdzie mi 0, ale my będziemy tak pisać. Wiadomo, w liczniku będzie 1, a w mianowniku będzie 0, tylko my musimy teraz już zlokalizować i będzie to łatwe, z której strony to 0 będzie, czy z prawej, czy z lewej. Otóż trójka z minusem to jest ciut mniej niż 3. Wyobraź sobie ciut mniej niż 3, na przykład wyobraź sobie 2,9. No nie, to jest ciut mniej niż 3. Czyli teraz, jak od trójki odejmiesz, to 2,9
to jest liczba na plusie, czyli to będzie na dole 0 z plusikiem. A więc 1 podzielone przez 0 z plusem, czyli wyobraź sobie 1 podzielone przez 1 bilionowa. To jak pomnożysz przez odwrotność, wychodzi Ci bilion, czyli to Ci ucieka do plus nieskończoności. Tyle wynosi ta granica, czyli w naszym wypadku odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2018 rok, zadanie 6 za 3 punkty. Styczna do paraboli o równaniu. Y równa się pierwiastek z 3 x kwadrat minus 1 w punkcie P o współrzędnych x0, y0 jest nachylona do osi OX pod kątem 30 stopni. Oblicz współrzędne punktu P. Czyli tutaj nie mamy podanego tego punktu styczności, ale za to mamy bardzo ważną informację, że kąt nachylenia tej stycznej do osi OX to 30 stopni. Wiemy, że styczna no to jest nic innego jak zwykła prosta, prawda? Prosta w postaci takiej kierunkowej y równa się ax plus b. I teraz, skoro kąt nachylenia jest równy 30 stopni, to znaczy, że mogę skorzystać z stwierdzenia, które mówi mi o tym, że a to jest tangens alfa, czyli współczynnik kierunkowy prostej jest równy tangensowi kąta nachylenia tej mojej prostej do osi x. Czyli u nas to po prostu będziemy mieć tangens 30 stopni. A zgodnie z tabelką powinniśmy pamiętać, że tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3. Czyli popatrzmy, tak naprawdę my policzyliśmy sobie teraz, że a to jest pierwiastek z 3 przez 3. I na razie jeszcze nie skorzystałam ze stycznej, na razie tylko skorzystałam z tego, że jest prosta, która akurat jest styczną też w tym zadaniu, jest prosta i ona jest nachylona do osi OX pod tym kątem. No dobra, to teraz przejdźmy już do naszej stycznej, czyli wiemy, że jeżeli mamy do czynienia ze styczną, to współczynnik kierunkowy A mogę policzyć jako f' od x0. Nie muszę pisać całego równania stycznej, bo mi jest potrzebny tylko współczynnik kierunkowy, no bo ja chcę wykorzystać tą informację, no nie? Że wymyśliliśmy sobie, że zastosujemy tutaj tego tangensa i wtedy nam wychodzi A. No to podstawmy teraz. Czyli za A możemy tu podstawić, no ale potrzebujemy pochodną. Konkretnie w punkcie tym naszym P będziemy chcieli, prawda? Bo ten punkt nam jest potrzebny. Konkretnie dla argumentu x0 tą pochodną chcemy. Jak najbardziej, tylko najpierw w ogóle policzmy pochodną, czyli f' od x. To jest łatwe liczenie, bo to jest funkcja kwadratowa, dwójka idzie do przodu, czyli mamy 2 pierwiastki z 3 x, a pochodna z minus 1 to 0. No to skoro tak, teraz już mogę podstawiać, czyli za a podstawię pierwiastek z 3 przez 3, to się równa f', czyli to jest, tu będziemy mieć, tylko za x'a napiszę x0, no bo nie wiem ile wynosi, no nie? Czyli napiszemy 2 pierwiastki z 3 x0. No to co zrobić? Podzielimy sobie przez 2 pierwiastki z 3, dzięki czemu wyznaczymy x0. Pierwiastek z 3 przez 3 i to podzielimy, to ja od razu pomnożę przez odwrotność, dzięki czemu te pierwiastki mi się skrócą i wychodzi mi, że x0 to się równa po prostu 1/6. Czyli tak jakby mam pierwszą współrzędną tego punktu, mam argument, no to jest ważne, no bo jak już mam argument, to to co jest za problem policzyć y0, tylko teraz trzeba podstawić do naszego równania tej naszej funkcji kwadratowej w tym wypadku. Czyli podstawiamy pierwiastek z 3 razy i za x-a podstawiam 1/6, to do kwadratu minus 1. To się równa. Pierwiastek z 3 będzie podzielone przez 36 minus 1. I tyle wynosi y0. Nie jest zbyt piękne, ale nikt nie powiedział, że w życiu musi wszystko być piękne, prawda? No więc teraz punkt P ma współrzędne jakie? 1/6 przecinek pierwiastek z 3 przez 36 minus 1. I to jest ten punkt styczności tej naszej właśnie stycznej do naszego wykresu funkcji kwadratowej, do tej naszej paraboli. Punkt styczności nie był podany, ale na podstawie tego, co było podane w zadaniu, my ten punkt styczności mieliśmy właśnie wyznaczyć. No i udało się. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2018 rok, zadanie 5 za 2 punkty. Oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f od x równa się x kwadrat podzielone przez x minus 1 określonej dla każdej liczby rzeczywistej x równa od 1. Czyli zapisałam x należy do rzeczywistych, tak, z wyłączeniem jedynki. Poprowadzonej w punkcie A tego wykresu i ten punkt A ma współrzędne 6,36.
Tutaj mamy wpisać w kratki kolejno cyfrę jedności i dwie cyfry po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku, czyli tak zwane zadanie z kodowaniem. Mamy wyznaczyć współczynnik kierunkowy stycznej, czyli od czego zaczniemy? Od napisania, że A to się równa F' od X0. To powinniśmy wiedzieć. Potrzebujemy X0, czyli potrzebujemy argumentu, który występuje w tym punkcie styczności, prawda? No to tak się składa, że tu jest X0, tu jest Y0, czy też F od X0. No to mamy już, że X0 to jest szóstka, czyli u nas to będzie F' od szóstki. Tylko najpierw musimy obliczyć sobie pochodną. Więc liczymy sobie pochodną naszej funkcji wymiernej. Piszemy taką dużą kreskę ułamkową i mamy tak, pochodna z góry, czyli 2x razy dół. Odjąć, teraz górę przepisujemy, razy pochodna z dołu, no to jest 1. I podzielone przez dół, czyli mianownik do kwadratu. No więc wykonamy sobie działania 2x kwadrat minus 2x minus x kwadrat podzielone przez x minus 1 do kwadratu. To się równa x kwadrat minus 2x podzielone przez x minus 1 do kwadratu. No i tyle, zostawiamy w takiej postaci pochodną, a teraz wracamy do naszego współczynnika a. To będzie pochodna dla argumentu 6, czyli za x-a podstawiam 6, będę miała 6 do kwadratu minus 2 razy 6, podzielone przez 6 minus 1 i to do kwadratu. To się równa 36 minus 12 podzielone przez 5 do kwadratu, to się równa 24/25. No i to jest ten współczynnik kierunkowy tej stycznej. Nie potrzebuję całego równania stycznej, bo proszą mnie tylko o współczynnik kierunkowy. No ale teraz muszę już zakodować, czyli biorę kalkulator i dzielę 24, podzielę sobie przez 25, wychodzi mi 0,96, a ja miałam zakodować cyfrę jedności, czyli 0 i dwie cyfry po przecinku. No to 9/6. I to jest zadanie skodowane, właśnie w którym na końcu trzeba wpisać w kratki odpowiednie cyferki. Zadanie numer 6 to jest zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2017 rok, zadanie czwarte za 1 punkt. Funkcja f jest określona wzorem. F od x równa się x podzielone przez 2x minus 8. Dla każdej liczby rzeczywistej x różne od 4. Czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem czwórki, tak zapisałam. Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu x równa się pierwiastek z 2 plus 4 jest równa. Ja zapisałam od razu pochodna, czyli f' od argumentu pierwiastek z 2 plus 4. No i mamy 4 odpowiedzi. Odpowiedź a minus 1 szósta. Odpowiedź b pierwiastek z 2 plus 2 podzielone przez pierwiastek z 2. Odpowiedź c minus 1. Odpowiedź d 2 pierwiastki z 2. Czyli to jest zadanie typowe na to, żebyśmy umieli policzyć pochodną. Pochodną funkcji wymiernej. No więc liczymy f' od x na razie. Kreska ułamkowa i teraz pochodna z góry to jest 1 razy dół. Odjąć teraz góra, czyli x razy pochodna z dołu, czyli 2. Podzielone przez ten dół, czyli mianownik u nas, do kwadratu. To się równa, wykonujemy działania 2x minus 8 minus 2x podzielone przez 2x minus 8 i to do kwadratu. To się równa. Akurat tak się stanie, że to mi się z tym uprości, czyli będę miała minus 8 podzielone przez, w zasadzie mogę to tak zostawić, 2x minus 8 do kwadratu. Mogłabym jeszcze się pobawić, wyciągnąć dwójkę tutaj przed nawias, w tym nawiasie wewnątrz, zrobić jeszcze jeden nawias, wyciągnąć dwójkę, wtedy sobie osobno spotęgować, ale myślę, że to nie ma sensu, bo i tak nie chodziło o to, żeby pochodną doprowadzić do najprostszej postaci, tylko żeby policzyć f' dla takiego argumentu, czyli dla takiego x-a jednym słowem. Czyli ja będę w miejsce każdego x-a, a tylko tutaj mam tego x-ika, podstawiała pierwiastek z 2 plus 4, czyli przepiszemy. Minus 8 podzielone przez 2 razy pierwiastek z 2 plus 4 minus 8 i to do kwadratu. To się równa minus 8 podzielone przez, tu wymnażamy 2 pierwiastki z 2 plus 8 minus 8 i to do kwadratu, to się równa minus 8 podzielone przez, no i tak się nam złożyło, że mamy 8 minus 8, więc super sprawa, 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, 2 do kwadratu to 4, a pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, czyli 4 razy 2, no to mamy 8, czyli to się równa po prostu minus 1. A więc
W tym zadaniu odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań. Jak widzisz, były to zadania głównie rachunkowe, no bo tak się składa, że pewna część analizy matematycznej jest związana czysto z obliczeniami. Zajmowaliśmy się głównie tutaj obliczaniem pochodnych, wykorzystywaniem pochodnych do napisania równania stycznej, czy też do policzenia samego współczynnika kierunkowego, prawda, stycznej, pochodna jaka występowała, pochodna funkcji kwadratowej, pochodna funkcji wymiernej. Musisz, przygotowując się do matury, umieć pochodną funkcji wielomianowej i pochodną funkcji wymiernej. A przekonasz się, będąc już na studiach, że te pochodne, które się nauczyłeś w szkole średniej, to jest dopiero zalążek tego, co tak naprawdę będziesz musiał umieć, jeżeli będziesz studiować. I na studiach będziesz właśnie drążył ten dalej temat rachunku różniczkowego. Mam nadzieję, że przekonałam Cię tą lekcją, że analiza matematyczna jest bardzo fajna i przyjemna w obliczeniach. Ja jak zwykle dziękuję, zapraszam na kolejne spotkanie ze mną i jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji.